Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Odeślę ich na wieczny spoczynek. Wybawię twoje miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Szesnastu zbrojnych wyruszyło. Tylko Rumford wrócił. A Karacie, miej nas w opiece. Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Pomogę wam w walce z żywymi trupami. Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Ja nie podzielę ich losu. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Ja, Deckard Cain, spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asylii, które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi, tworzą nowych ożywieńców. Nie mam dość ducha. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz ujrzałem te koszmary wyłażące z zamglonego lasu. Nasi dawno pochowani bliscy powstali z grobów i zaczęli atakować żywych. Lecz ożywieńcy to był zaledwie początek. Drogi czytelniku, nazywam się Abdal Hazir. Jestem podróżnikiem, uczonym i badaczem. Dzielę się swą szczegółową wiedzą o tym niesamowitym świecie i zamieszkujących go stworzeniach w moich zapiskach, których to opracowanie często wiąże się z wielkim ryzykiem. Atoli, byłem niedawnymi czasy w Kanduras, gdzie mój namiot został splądrowany przez krwiożercze kolco zwierzę. Zdołałem przepędzić je za pomocą buta, ale człowieka mniej śmiałego spotkałby znacznie gorszy los.
badając jaskinie w poszukiwaniu ukrytego skarbu, ujrzałem coś przerażającego. Sterte zwłok. To niewiarygodne, ale gdy zacząłem szukać u nich kosztowności, zwłoki zaczęły ożywać. Muszę ostrzec nowe Tristram, zanim będzie za późno. Brudawych stworzeń. Miasto powinno być bezpieczne. Na razie. Pusto. Czyżby bestie zabrały skarb? I skarb nie wywyższy. Ruiny starego Tristram. Dzień Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć.